Lecimy szukać skarbów. Naprawimy sobie statek jeszcze. Ja muszę zobaczyć tą mapę skarbów. Trzeba ją znaleźć. Czyli znaleźć mapę. Znaleźć fanty. Oczywiście. A ja w ogóle nie używam... Nie używam tej tarczy w ogóle. To powinienem tego używać, bo... Właśnie bardzo rzadko tego używam i w sumie źle, że tego nie używam. To jest, to jest. To się strzela. A co to jest? Zostatek tam? Kumpa... Lecimy po to, słuchajcie. Dobra. Tyłek. Czekaj na mnie, statku. Czekaj. Dobra. Bordaż. Mamy? Mamy. Nice. Okej, take all. Co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze jeden był gdzieś, tylko nie wiem gdzie jest. O, jestem rowerem. Super. Dobra, lewa burta. Dobra, na prawą się obrócimy. Dobra, zrobimy abordaż. O, prawie. Dobra, płyniemy dalej. No, nie ma friendly fire. W sensie nie można się strzelać pomiędzy graczami, dobra. Czyli fajnie. Powiem wam, podoba mi się to, bo w Sea of Thieves na przykład mnie też czasami... Raczej to było fajne czasami, a czasami to było bardzo denerwujące, bo no czasami chciało się pograć tak normalnie, bez żadnej walki, po prostu na chillku. No i się nie dało po prostu. A tutaj widzę, że tutaj jedynym naszym wrogiem to będą po prostu jakieś tam NPC, tak? Czy się AI... Uuu! Artyleria jakaś. Dobra, mam... Bardzo fajnie ich trzymam teraz, bo nie mają za bardzo... Jak strzelić we mnie? Oj, teraz mają. Dobra, zrobimy abordaż. Ło! Tu mają jeszcze jeden. Nie widziałem tego. Dobra. Słuchajcie, abordaż. Siadło? Nie siadło. Jeszcze raz. Dobra, mamy chyba? Tak, mamy. Super. Bierzemy wszystko od razu. Tu jeszcze jeden statek jest. Nim też się zajmiemy. To dobrze byłoby się ruszyć. Op, 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 op. Leć, płyń, znaczy... Ole mis. Oj, oj, oj. Dobra. I teraz podpływamy, abordaż. Teraz. On. Mamy? Nie mamy, teraz mamy. Mamy chyba, mamy, udało się. Co się z tymi statkami dzieje w ogóle czasami, to jest hit. Dobra, super. Coś jeszcze tu chyba do mnie strzelało? Nie, chyba nie. Dobra. A mieliśmy po skarby płynąć, nie? Tu się wojna zrobiła, ale kurczę, praktycznie nic mnie nie uszkodzili. Podobało mi się to. To było dobre, to było dobre. Dobra, bo mi się załoga męczy trochę. Co tam mamy? Co to jest? Merchant. A możemy podpłynąć też. Dobra. Frontowe działa, teraz prawa burta, super. Obrócimy się na front i lewa. Come on. Kurde, pięknie, patrzcie, oni nie wiedzą co się dzieje. Dobra. Odpływamy i abordaż. Chyba nie wyszedł abordaż. Chyba trochę inaczej to się skończyło, ale okej. Dobra, płyniemy już, powoli się zbliżamy, słuchajcie, do... Gdzie co, może... Może w sumie... Jeszcze nie musimy, albo dobra, naprawię statek, bo jak sobie rozwalimy statek, będę musiał później płynąć całą tą drogę, to... Dobra, prawa burta. A poczekamy na prawą burtę, okej. Nice. Te abordaże to jest, słuchajcie, bardzo fajna rzecz. Łop, 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 coś do mnie strzela? Coś do mnie strzela jeszcze? Nie. Okej, dobra. W ogóle, o Jezu, sztorm jakiś. Jak to tam wygląda na mapie? Gdzie to było? To było gdzieś tutaj chyba, nie? Co to jest? O! To jest do misji! Okej, płyniemy. Tylko musimy sobie z wiatrem poradzić. Okej. Ten statek jest chyba troszkę twardszy, tak mi się wydaje. A jednak nie. Super, dobra, podpływamy. Oni tu atakują w ogóle. Tu boarding.
Nice. Mamy fanty, super. Super, super. Czas odpłynąć stąd. I ogarnąć, gdzie jest ten. To są w ogóle te forty takie. I to, te forty to jest naprawdę spoko sprawa. Tylko, że tutaj to najlepiej jakbym się miał właśnie znajomych. Ja znajomych niestety nie mam. No ale jakby się miało znajomych właśnie, żeby tutaj wlecieć i wyczyścić. Dobra, teraz tak. X. Treasure map i teraz... Bo to jest... To miejsce chyba znalazłem już. Tak mi się wydaje. To jest tutaj. Tak? To jest tutaj? Chyba tak, no. Ale totalnie nie mam pojęcia, w którym miejscu ten treasure może być. Tutaj na przykład nie ma zaznaczone. Tu jest tylko coś takiego zaznaczone. Nie wiem, co to jest. Nawet jakaś skała dziwna. Tam są wisielce? Tam są wisielce bez kitu, ty. Lol. Dobra, ale... Mnie to mnie interesuje w sumie. Interesuje mnie skarb, który nie za bardzo wiem, gdzie jest. Jestem ciekaw, czy to nie będzie ta wysepka tutaj na przykład. Co to się tu świeci takie? Fajne. Message in a bottle. Botle. Wiadomość w butelce, spoko. No bo to jest to bardziej zaznaczone i ta wysepka niż... No tutaj to miejsce, gdzie ja pływam teraz. Kurczę, ale powiem wam, że już chyba mógłbym nowy statek mieć, tak mi się wydaje. Dobra, spróbujemy tutaj sobie wyjść na brzeg i poszukać może tego miejsca, może to jest gdzieś tu na brzegu. Nie mam pojęcia. O, treasure is in this outpost. Mogłem dać track, ale... Ale no. Ale coś na mnie nie wyszło za bardzo. Dobra, czekajcie. Gdzie ten treasure może być? Próbuję znaleźć takie miejsce podobne do tego, co jest tam na tej kartce. Tutaj nie widzę. Pójdziemy sobie może tam dalej, wiecie? Może to jest tam dalej gdzieś. I powiem wam, że jeżeli takie właśnie chodzenie po wyspach byłoby możliwe wszędzie, nie tylko tam, gdzie są właśnie jakieś tam, wiecie, zabudowania i tak dalej. O, co to? Konat. Nie tylko takie właśnie... O, list. Nie tylko takie właśnie miejsca, gdzie są zabudowania, gdzie są jakieś, jesteś ludzie. Tylko jakby można było sobie wyjść normalnie w dzicz, byłoby super. Nie wiem, czy znajdę tego treszura tutaj. Powiem wam, że może być problem. Chyba, że dalej muszę iść tutaj. Też tak może być. O, to jest Pirate Bonfire. Throw powder. O! O kurde, jakiegoś buffa dostałem na 20 minut. Ciekawie. Ale dalej nie wiem, gdzie jest ten treasure. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten treasure, nie? O! O! Znalazłem treasure! Ale czemu to tutaj akurat? No nie wiem, no mniejsze, ale... Ale jest tutaj treasure. Jestem ciekaw, co tutaj będzie w tym... W tym skarbie. Dawaj, otwieraj. O! Dwa tysiące srebra. O kurczę, dobra, słuchajcie, ale skarby. No, ale powiem wam, słuchajcie, że dalej nie wiem, jak mogę się przebrać. No, ale mniejsza. Wracamy na statek. Sporo statków udało nam się zatopić, mamy skarb, skrzynkę znaleźliśmy, możemy uciekać stąd. Powiem wam, że fajnie, podoba mi się, tylko że jestem ciekaw, ile tak naprawdę w tej grze będzie rzeczy do robienia, bo
Bo wiecie, bo to też nie może być tak. Znaczy, to jest fajne, nie mówię, że nie, tylko że to na dłuższą metę będzie bardzo monotonne. Ale. Jakby to takie zatapianie statków i cały ten explore, jakby to jest spoko. Tylko że. A tutaj muszę płynąć, żeby tą misję zrobić. Tylko że na dłuższą metę to może być, słuchajcie, po prostu. A co to jest? Co to? Co to jest? Ja tam muszę zobaczyć, co to jest. To jest obok outpost, dobra. Tak tam płyniemy, więc let's go. No, to może w końcu uda mi się dokończyć moją myśl. Jakby na dłuższą metę takie po prostu zatapianie, pływanie i rozwalanie fortów, to może być po prostu nudne. I jestem ciekaw po prostu, czy będą jakieś urozmaicenia później. Co to jest tam? Zielonego jeszcze nie widziałem, podpłyniemy, zobaczymy.